Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy od mówienia nastrojów na rynkach finansowych, a ostatnie godziny nie przynoszą wiele dobrego. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się po raz kolejny na minusie, blisko 1% spadki. Dzisiaj notowanie kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy dalej osuwają się na południe, jak widzimy. Potem w przypadku na S&P 500 jesteśmy już poniżej poziomu 3600 punktów. Widać, że dwuletnie minima są w tym momencie testowane, jeśli chodzi o start sesji na starym kontynencie, także nie ma on zbyt dobrego obrazu, bo niemiecki DAX osuwa się poniżej 12200 punktów. Jeśli chodzi o elementy, które psują nastroje wśród inwestorów, to oczywiście obok inflacji, obok działań banków centralnych, które będą podejmowane w najbliższym czasie, dokładają się kolejne, a mianowicie eskalacja działań wojennych w Ukrainie, kontynuowanie polityki zero COVID w Chinach przy wzroście ilości nowych przypadków, to generuje ryzyka przestoju w kolejnych miesiącach. Dodatkowo sektor technologiczny radzi sobie źle z tego względu, iż producenci chipów, półprzewodników, czyli tych elementów, na które był największy popyt ostatnimi czasy, wskazują na spadek zainteresowania i spadek popytu. To oczywiście wiąże się z niższą sprzedażą urządzeń elektronicznych i potwierdza spowolnienie gospodarcze. Zatem jak na razie mało elementów, które mogłyby podbić nastroje wśród inwestorów. Jednym z nich wydaje się, że jest ruszający sezon wyników. W tym tygodniu rezultaty swojej działalności zaprezentują największe amerykańskie instytucje finansowe, takie jak bank JP Morgan, Citigroup czy Morgan Stanley. I to, jak radziły sobie te instytucje, sektor bankowy, no będą w pewien sposób obrazować to, jak radziła sobie cała amerykańska gospodarka. Zatem te wyniki będą takim przedsmakiem sezonu publikacji raportów finansowych. To jednak dopiero w końcówce tygodnia to będzie znajdowało się w centrum uwagi rynków. Jak na razie inwestorzy czekają na czwartkowe dane o inflacji. No i tutaj no chyba próżno szukać szans na jakiś większy optymizm. Co prawda w przypadku wskaźnika CPI oczekiwany jest lekki spadek, no ale inflacja bazowa cały czas pozostaje problemem. Jutro wieczorem poznamy zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, które może rzucić nieco więcej światła na temat dalszą ścieżkę stóp procentowych, ale tutaj rynek spodziewa się kolejnej 75 na początku listopada, na kolejne posiedzenie, najbliższe dane inflacji no pewnie będą legitymizowały taki przebieg wydarzeń. Zatem polityka monetarna cały czas trapi inwestorów. Dzisiaj w kalendarium makroekonomicznym nie znajdziemy publikacji z największego kalibru. Warto zwrócić uwagę natomiast na kolejne wystąpienia amerykańskich bankierów centralnych. Wśród nich głos na temat dalszej ścieżki stóp procentowych będzie miał okazję zabrać Harker z oddziału Fed Philadelphia czy Mester z Cleveland Fed. To są przedstawiciele jastrzębiego skrzydła, no i z ich strony raczej nie usłyszymy elementów, które mogłyby poprawić nastroje rynkowe. Zatem jak na razie przewagę posiadają niedźwiedzie, no i trudno tutaj znaleźć elementy, które mogłyby odwrócić sytuację w najbliższym czasie. To wszystko skutkuje tym, że dolar jest cały czas relatywnie mocny. Na rynku euro USD widzimy no, stabilizację w okolicy 0,97, no ale jeśli popatrzymy na inne pary walutowe, no, w przypadku USD jena widzimy no, nowe ekstrema powyżej 145 jenów za każdego dolara. Waluty surowcowe znajdują się w defensywie, wśród nich tutaj najgorzej wygląda dolar australijski. Para na nowych minimach od początku pandemii poniżej 0,63. To oczywiście jest wynikiem też przeceny chińskich spółek i obaw o gospodarkę państwa środka. Perspektywa spowolnienia gospodarczego to oczywiście ciąży wszystkim surowcom, wśród nich tracą notowanie ropy WTI poniżej 89 dolarów. Złoto przez silnego dolara spada i jest w tym momencie poniżej 1670 dolarów. Oczywiście kluczowe będą dla dalszego rozwoju sytuacji na tym rynku czwartkowe dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jak sobie radzi złoty?
No, w takim środowisku złoty może radzić sobie tylko źle, bo silny dolar, przecena na rynku akcyjnym, no to oczywiście jest środowisko spadkowe dla wszystkich walut z rynków wschodzących. Za euro płacimy 4,87, za dolara 5,01, mniej więcej tyle co w dniu wczorajszym, no ale widać, że ta presja na notowania złotego cały czas się utrzymuje. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do czytania newsa. Tam na bieżąco piszemy na temat zmian na rynkach finansowych. Pozdrawiam i do usłyszenia.